Panie marszałku, Wysoki Sejmie, pani marszałek Sejmu, na podstawie artykułu 116 ust. 2 regulaminu Sejmu skierowała wniosek posłów opozycji, posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w sprawie wotum nieufności wobec wiceprezesa Rady Ministrów, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, skierowała do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która dzisiaj obradowała przez cały dzień, przez ponad 8 godzin. Na dwóch posiedzeniach połączonych ze sobą tematycznie, intencjonalnie i emocjonalnie. Wspominam o tym dlatego, że najpierw była taka przygotowana akcja podczas posiedzenia tej pierwszej komisji, żeby odsądzić od czci i wiary osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Polsce, komendanta głównego policji, ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Sposób prowadzenia tej komisji prowadził do tego, że trudno było znaleźć czas na odniesienie się do absurdalnych zarzutów, które się pojawiły w bardzo licznych wystąpieniach, a potem na tej drugiej komisji właśnie został zaprezentowany przez pana posła Adama Szłapkę wniosek w sprawie wotum nieufności dla pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, rozpisany później na głosy wielu posłów opozycji. Większość członków komisji uznała, że wniosek jest bezzasadny, bezzasadny merytorycznie, chybiony formalnie i politycznie i w głosowaniu zaopiniowała go negatywnie. 20 głosów było za negatywną opinią, 14 za pozytywną opinią dla wniosku. Pan poseł Adam Szłapka z nie mniejszą dawką nienawiści politycznej, jak teraz to zrobił pan przewodniczący klubu, zaprezentował ten wniosek. On obfitował w obraźliwe sformułowania, kłamstwa, obfitował w inwektywy i różnił ten sposób zaprezentowania, różniło to, że pan poseł Szłapka jeszcze posuwał się do gruźb. Ja musiałem zaprotestować przeciwko temu. Odbyła się pewna polemika, ale właśnie tak to jest, proszę państwa. Mieliśmy wrażenie, że tym wnioskiem o wotum nieufności dla pana premiera Jarosława Kaczyńskiego chcecie odreagować swoje frustracje, swoje przegrane wybory, że nie możecie wrócić do władzy, bo społeczeństwo was nie chce, więc chcecie tym wnioskiem rozszerzonym bardzo załatwić wszystko. Przypisując panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu wszystko, co tylko możliwe. Całe zło tego świata, oczywiście interpretowane w sposób, który jest dla was właściwy. Można powiedzieć także, że przypisaliście tych 10 plag egipskich. Ale, szanowni państwo, nie załatwicie wnioskiem o wotum nieufności tego, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, a nie wy. Społeczeństwo wam dawno podziękowało i niestety nie było wśród posłów Koalicji Obywatelskiej, to w najwyższym stopniu, trochę i podobnie, tylko może w mniejszym stopniu, jeśli chodzi o Lewicę, żadnej refleksji. Ta dyskusja nic nie dała. Była bardzo emocjonalna i wy pozostaliście przy swoich inwektywach, obraźliwych sformułowaniach, kłamstwach, bezpodstawnych zarzutach i po prostu mamy teraz tego zwieńczenie w postaci tego, co powiedział przewodniczący klubu. Szanowni państwo, jeszcze raz powtarzam, komisja zaopiniowała wniosek negatywnie i nie mogła zrobić, nie postąpić inaczej, bo wniosek jest bezzasadny, bezsensowny, bulwersujący i ze wszech miar chybiony. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Przypominam, że zgodnie z artykułem 116 ust. 1a regulaminu Sejmu po wyczerpaniu listy mówców głos może zabrać tylko prezes Rady Ministrów oraz wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński. Nie są dopuszczalne pytania jako odrębny element debaty. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos ma teraz pan poseł Sylwester Tułajew. Panie marszałku, wielokrotnie nieprawdę no, trudno. Pan poseł Zieliński. Pan Budka też kłamał i nic z tego nie wynikło. Nie zarzucał rzeczy, które nie padły na komisję.